Mikrofony są włączone. Mikrofony są włączone. Państwo uśmiechnięci, witam. Ostatnie, już trzecie warsztaty, które poprowadzi Anna Śmigulec. Warsztaty związane oczywiście z gatunkiem, który nazywa się reportaż, z gatunkiem literackim, bo jesteśmy na 5. Festiwalu Reportażu w Lublinie. Jesteśmy dzięki miastu Lublin i Perle Browarom Lubelskim, ale przede wszystkim jesteśmy dzięki wam, bo w tych trudnych czasach przychodzicie, chcecie słuchać. I mam nadzieję, że po takich warsztatach, jeśli zechcecie pisać, to zechcecie czytać i będziecie wiedzieli, co czytacie. I jesteśmy tutaj dzięki tym, którzy przyjmują nasze zaproszenie. Anna Śmigulec towarzyszy temu festiwalowi od początku. Wybitna polska reporterka związana, chciałam powiedzieć, z koroną. Z koroną, tak, z dużym formatem. Z dużym formatem przede wszystkim, z laureatka nagrody dla twórcy szczególnie wrażliwego. Ja to powtarzam, ale to po to, żeby zapamiętać, żeby wszyscy zapamiętali. Reportaż to jest talent reportera, jego dociekliwość, jego uczciwość i empatia. Niezwykle ważna cecha w naszym świecie pozbawionym wartości, w tym empatii. Czytając reportaże, pisząc reportaże, możemy się tej empatii uczyć i u kogoż się uczyć, jak nie u twórcy szczególnie wrażliwego. Życzę wam miłej nauki. Dzień dobry państwu, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych tłumnie na sali. Podobno jest nas tutaj ze 120 osobosztuk. Witamy też tych na streamingu, którzy nas oglądają wczoraj, a nawet od przedwczoraj. I słuchajcie, mam takie ogłoszenie, mianowicie zazwyczaj te warsztaty to były warsztaty reportażu bardziej nakierowane na pisanie, a nie na czytanie. I zazwyczaj skierowane do małej grupy, jakichś 15 osób. W trakcie warsztatów robiliśmy ćwiczenia, jakieś próbki pisania. Ja się na chwilę zmieniałam w bohaterkę reportażu, a uczestnicy warsztatów zmieniali się w reporterów, zadawali pytania, potem próbowaliśmy coś z tego napisać. Sami rozumiecie, że w sytuacji, kiedy mamy tyle osób na sali, nie jest to możliwe, a osobna rzecz jest taka, że tam po drugiej stronie, na streamingu, te osoby, które to oglądają po prostu online, byłyby w tym czasie niezagospodarowane, więc siłą rzeczy interesy tych grup wzajemnie się wykluczają, więc postaramy się tak kreatywnie podejść do tematu, żeby oni mieli jakąś ciągłość, ale też żebyście wy, którzy jak rozumiem nie byliście ani wczoraj, ani przedwczoraj, czy ktoś się powtarza? No, bo my zaczęliśmy już przedwczoraj, więc macie obsługę tylko dwa dni. Wczoraj już mieliśmy różne takie techniczne, opowiadaliśmy o zabiegach, jak pisać, żeby nie zanudzić czytelnika. A to w takim razie dzisiaj trochę wrócimy do podstaw, małe repitelo. I słuchajcie, tak jak na każdych zajęciach, pomimo tego, że jest was dużo, to apeluję, bo ja jestem was bardzo ciekawa. Siłą rzeczy w swoim kręgu, czy to zawodowym, czy znajomych, mam osoby trochę starsze. O was czytałam. Na przykład duży format, czyli magazyn reporterów, dla którego ja piszę, taki, który najbardziej ambitne teksty, najdłuższe publikuje w Polsce. Właśnie was ma na okładce jako główny temat z ostatniego poniedziałku. Do tego za chwilę wrócę. Natomiast apeluję do was, jak będę o coś pytać, to nie dlatego, że chcę wam wystawić ocenę albo będę jakoś wartościować to, co mówicie. Dobrze, niedobrze, beznadziejnie i tak dalej. Tylko dlatego, że naprawdę chcę wiedzieć, co myślicie, jakie macie wrażenia. Nie ma złych odpowiedzi. Zresztą reportaż zazwyczaj, nawet jak my jako dziennikarze jedziemy do bohaterów, to jakoś oczywiście każdy z nas sobie wyobraża, o co chce zapytać w rozmowie i tak dalej, ale nigdy nie zakładamy, że bohater nam odpowie dokładnie coś takiego, a jak nie, to jesteśmy niezadowoleni. Dla nas, znaczy my jesteśmy otwarci i tak samo ja tutaj prowadząc warsztaty akceptuję każdą odpowiedź, oczywiście pod warunkiem, że jest mniej więcej dla nas tematem, a nie na przykład, pamiętam taki film z lat 90. z Woodym Allenem,
Scena wyglądała w ten sposób, że stali tam jacyś rekruci, dowódca powiedział: baczność, spocznij, tam wydał im jakieś rozkazy, dyspozycje, po czym zapytał: baczność, spocznij, są jakieś pytania? I wyszedł Woody Allen i zapytał: czy można się całować na pierwszej randce? Sami rozumiecie, o takie pytania nie zabiegam, natomiast jak wy macie jakieś pytania albo uwagi, to też śmiało mówcie i się zgłaszajcie. Oczywiście rozumiem, że liczba osób na sali jest trochę zniechęcająca, szczególnie jak ktoś siedzi w ostatnim rzędzie i nawet nie ma kontaktu wzrokowego ze mną. Słuchajcie, rozumiem, że macie po naście lat. Czy oglądacie telewizję? No jasne, że nie. TikToka? Też nie? Oto mamy jakieś przechodzone informacje. Czerpiecie jakąś wiedzę? Nie mówię, że o świecie, ale na przykład z Instagrama? Niektórzy tak, dobra. Czytacie na przykład dzienniki, gazety codzienne? Nie, ja też w waszym wieku nie czytałam. Czytacie tygodniki? Tygodniki opinii. Wcale mnie to nie dziwi, ja też w waszym wieku nie czytałam, ale tu dochodzimy właśnie do punktu. Gdybyście na przykład po dzisiejszych warsztatach złapali bakcyla, stwierdzilibyście: o, ten reportaż to nie jest taki zły, wcale to nie są jakieś takie nudne wypociny starych ludzi, to reportaże możecie znaleźć właśnie w tygodnikach. Ten już niestety nie wychodzi, bo mamy kryzys mediów, wychodzi tylko online. Tu mamy Newsweeka, tu mamy Politykę, tutaj mamy Tygodnik Powszechny i nawet w aktualnym, na okładce najbardziej aktualnego wydania możecie zobaczyć taką królową, cesarzową polskiego reportażu, czyli Hannę Kral, kobietę, która przeżyła wojnę i która niemal wszystkie książki reporterskie w życiu napisała właśnie o Holokauście, ale też duży format, który jest po prostu magazynem, to nie jest samodzielna gazeta, tylko jest magazynem dodawanym do dziennika, akurat do Wyborczej. No i słuchajcie, być może o tym nie wiecie, bo książki kojarzą wam się, nie wiem, z powieściami albo podręcznikami, albo ewentualnie tomiki poezji, których nikt nie czyta, ale reportaż jest też obecny w całej masie książek reporterskich. Czyli to są książki, właściwie każde wydawnictwo szanujące się, duże, a nawet małe w tej chwili ma swoją serię reporterską. To są książki, które opowiadają wyłącznie prawdziwe historie. Tam występują prawdziwi ludzie, którzy żyli bądź żyją, mówią prawdziwe rzeczy, wszystko da się sprawdzić. Tak jak w dziennikarstwie jest, informacje są potwierdzone z co najmniej dwóch źródeł. Bardzo często taką książkę się pisze około 2 lat. I to akurat specjalnie przywiozłam tę jedną, jedyną książkę spośród moich wielu z domowej biblioteczki. To jest akurat książka napisana przez amerykańskiego dziennikarza, który swego czasu zresztą pracował dla New York Timesa. Z jakiś zbiorowy materiał dostali Pulitzera i on wraca do swojego miasta Detroit, które być może słusznie zresztą kojarzy wam się z rozwiniętym przemysłem, z postępem. Dawniej produkowały tam fabryki samochodów typu Chrysler. To była kraina dobrobytu, ale od pewnego momentu bezrobocie bije tam rekordy. Strażacy na przykład są tak fatalnie dofinansowani, że muszą kupować własne buty, żeby w ogóle wyjechać do akcji gaszenia pożaru. Dzieci muszą przynosić własny papier toaletowy do szkół, bo wszystkiego brakuje itd., itd. Ale mówię o tym, dlatego że gdybyście chcieli na początek zasmakować reportażu, pewnie książki nie są, czytanie książek nie jest waszą główną rozrywką w życiu, bo macie lepsze rzeczy w tym wieku do zrobienia, ale to akurat jest świetna książka, bo tak, jest reportażem, z tym, że takim akurat dla polskiego reportażu nietypowym, bo w polskim reportażu autor bądź autorka raczej trzymają się z tyłu. W sensie nie lansują się, nie mówią: o, ja tutaj przyjechałam, czekali na mnie, podjęli mnie szklanką czy tam kieliszkiem szampana, tylko raczej eksponują bohaterów, ich historię i reporter trzyma się z tyłu. Bywają oczywiście reporterzy, którzy lubią błyszczeć i podkreślają swoją pozycję w reportażu. Czasami redaktor
po prostu udaremnia ten zabieg i wycina takie fragmenty, jeżeli nic nie wnoszą do tekstu. A czasami, jak w przypadku, o tym za chwilę, reportażu, który nie przedstawia jakiejś porywającej historii, rozumiecie, czyjejś tragedii albo zjawiska. Reporter jest po prostu potrzebny, żeby się co chwilę pojawić, żeby scalić całość, bo inaczej mamy tam takie skrawki rzeczywistości, które no, trudno byłoby przedstawić jakoś tak porywająco w tekście. I polecam wam serdecznie, bo to jest wyjątek, to się nazywa Detroit, sekcja zwłok Ameryki. Autor nazywa się Charlie LeDuff i ta książka jest napisana jak najlepsza książka przygodowa. Autor jest bardzo widoczny, mówi tam zresztą i o sobie, i o swoich kłopotach, i o swojej rodzinie, i że przyjeżdża do rodziny, a tam brat się narkotyzuje, siostra popadła w jakieś tarapaty, potem ktoś zmarł w rodzinie i tak dalej. Czyli mamy uwikłaną historię jego wraz z różnymi problemami również natury psychologicznej. Oczywiście wszystko wpisane właśnie w tę taką dynamiczną, ale współczesną historię miasta. Tu nie macie żadnej historii jak w podręcznikach, nie zniechęcajcie się. I naprawdę to jest tak doskonale napisane, z taką charyzmą i z takimi zabiegami, z dużym poczuciem humoru, mimo że książka jest no, dosyć przygnębiająca. Więc zachęcam was, gdybyście chcieli na początek po złapaniu bakcyla, to ta książka jest świetna. Ponieważ ja mówiłam o tym wczoraj, że reporterzy starają, i przedwczoraj również, że reporterzy starają się pisać w sposób błyskotliwy, zaskakujący, a nie idziem, co my widziem, czyli tak poprawnie, anemicznie, za chwilę też o tym powiem. To tutaj właśnie w tej książce w zasadzie na co którejś stronie mamy takie perły. Nie wszystko jest eleganckim językiem, no bo to jest bliskie życia. Reportaż jest bliski życia i piszemy go nie jakimś wydumanym eleganckim językiem, tylko tak jak mówimy. Tak jak mówimy do kolegi czy do cioci, Zosi. No i tu na przykład autor pisze: wszedłem do kibla, nie żartował. Już przedsionek śmierdział jak gnijący jeleń. Albo jak soper zamarzniętej uryny, boleśnie wbijający się w nozdrza. I to jest również przykład tego, że w reportażu staramy się odwoływać do zmysłów, że rusztowaniem reportażu jest szczegół. On tutaj na przykład pisze: wyjście ewakuacyjne z tej sytuacji potrafiłem znaleźć jedynie na dnie butelki. Widzicie, to są takie krótkie zdania, a ile mówią. Albo: Henry dał swojej żonie nowy dom. Stał on na Berwood Street w zachodniej części miasta. Dał jej również nowe dziecko, dał baterię... chyba nie powinnam tego czytać. Dał jej również nowe dziecko, a w końcu dał jej patelnią w twarz, bo narzekała na to, co dostała. Czyli tu macie próbkę jakiejś gry językowej. Jak sami słyszycie, to nie jest takie poprawne i eleganckie, unikamy mądrych słów, silących się na jakieś filozofowanie. I teraz słuchajcie, zaczniemy tylko króciutki wstęp, mianowicie jak otworzycie taką gazetę, być może za parę lat, jak już poczujecie potrzebę, to w środku jest mnóstwo tekstów. I oczywiście mamy publicystykę, czyli takie długie teksty, w których autor opisuje, co myśli. Z reguły, szczerze mówiąc, bywa to nudnawe, opowiada o jego punkcie widzenia, o jakichś tematach społecznych, politycznych. Felietony to są krótkie formy, w których autor opowiada o tym, co myśli, ale przynajmniej stara się w sposób zabawny, błyskotliwy. I czasami mamy tam dużo mądrej treści na tematy absolutnie dowolne, która może dawać do myślenia. Wywiad, bardzo prosto to rozpoznać, bo z reguły macie pytanie, odpowiedź, przy czym nawet wizualnie łatwo to rozpoznać, bo pytanie jest wydrukowane wytłuszczonym drukiem. No i wreszcie reportaż. Mam podejrzenie graniczące z pewnością, że nie wiecie, jak
rozpoznać reportaż, ale to w ogóle nie jest istotne. Ja w waszym wieku chyba, chodząc do liceum, też się tym nie interesowałam. Raczej to było na wyczucie, czyli że czytam jakiś tekst, albo mnie ciekawi, albo mnie nie ciekawi i odkładam. Natomiast ważne jest to, że reportaż opowiada o prawdziwych wydarzeniach. Tam niczego nie można zmyślić, dodać, upiększyć. Nie może tego zrobić autor. Bo zresztą sama nazwa reporto z łaciny oznacza donoszę, ale donoszę nie do urzędu skarbowego na sąsiada, bo zauważyłem, że mu się majątek powiększył, tylko donoszę o wydarzeniach. Opowiadam o wydarzeniach, które miały miejsce i tu powtórzę sprzed dwóch dni, mianowicie w idealnym świecie reporter pisałby o wydarzeniach, w których sam uczestniczy. No, ale teraz wyobraźcie sobie, nie wiem, trzęsienie ziemi w Nepalu, albo atak na World Trade Center, albo cokolwiek. No, reporter, gdyby w tym uczestniczył, to pewnie sam by nie przeżył. Dlatego w normalnym świecie, niedoskonałym naszym, jeżeli się coś dzieje, to reporter po prostu po fakcie jedzie na miejsce wydarzeń i czerpie swoją wiedzę głównie z rozmów z ludźmi. To są bohaterowie, którzy brali udział w wydarzeniach, rodzina, służby, policja, sąd, proboszcz, sąsiedzi i tak dalej. I no, musi się natrudzić do długiego reportażu. Praca trwa od tygodnia do 4 tygodni. Jeżeli jest to jakiś reportaż śledczy skomplikowany, może trwać i 2 lata. W każdym razie reportaż opowiada o wydarzeniach. Wyłącznie są to fakty, nie może niczego reporter dodawać, upiększać, zmyślać, jak mówiłam. Natomiast charakterystyczna jest forma, bo przynajmniej w Polsce mamy długą tradycję reportażu literackiego i właściwie mamy tak wspaniałe nazwiska jak właśnie Hanna Kral czy Ryszard Kapuściński. To jest chyba jedyny u nas, mówi się reportażysta albo reporter, ale na Zachodzie nie wszędzie znają taki, czy w innych częściach świata, taki rodzaj pisania, czyli że jeżeli chodzi o treść, to jest to dziennikarstwo, a jeżeli chodzi o formę, to jest to wręcz literatura. I Ryszard Kapuściński, jak pojedziecie do Londynu, czy nawet, nie wiem, do Johannesburga, to wszędzie jego książki można znaleźć, są przetłumaczone na kilkadziesiąt języków i to jest taka wizytówka. Warto wiedzieć, że właśnie reportażu. W sensie on nie był pisarzem, nie wymyślał tych historii. Osobne, tam oczywiście osobna rzecz, że toczą się dyskusje, czy czegoś nie upiększył, ale to już myślę, że was nie interesuje na tym etapie. W każdym razie jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie o wydarzeniach opowiadają też newsy. I tutaj koronna różnica. Jak macie newsy, no wszystko jedno w jakiejś gazecie, czy nawet przeglądacie sobie, nie wiem, Wirtualna Polska i tak dalej, to newsy też mówią o faktach, o prawdziwych wydarzeniach, tylko news, mówiąc kolokwialnie, ma wszystko, co najważniejsze, wyłożone, wywalone od samego początku. Wszystko, co najważniejsze, jest w pierwszym zdaniu, potem się rozwija, jeżeli na przykład w gazecie lokalnej mają określoną ilość miejsca na, nie wiem, 12 akapitów, a w ostatniej chwili się okaże, że trzeba okroić tekst, bo w tak zwanej ramce, w którą się wleca tekst, jednak przewidziano mniej miejsca ostatecznie, to news ma być tak napisane, żeby to, co najmniej istotne, było na końcu, w związku z tym potem, jak trzeba to szybko skrócić, po prostu pyk, wycina się ostatnie akapity bez szkody dla tekstu. Natomiast w reportażu jest zupełnie inaczej. Reportaż ma być napisany właśnie z pomyślunkiem, z jakimiś założeniami, nie po kolei wszystko, co wiemy, w sposób nudny i poprawny, tylko ma mieć intrygujący początek, zanęcić czytelnika, także na początku w zasadzie po pierwszym, drugim, trzecim zdaniu nie do końca nawet wiadomo, o czym to jest. Potem trochę zmieniać dramaturgię, może nawet wyprowadzić czytelnika w pole, trochę go właśnie uwodzić na każdym etapie. I ważne jest to, że na końcu jest jakieś domknięcie, jakaś błyskotliwa puenta, coś ważnego. Nie chodzi o jakieś filozofowanie, czy broń Boże podsumowywanie, ale jakiś ważny element. Nawet niektórzy reporterzy twierdzą, że coś takiego najbardziej chwytającego za serce, najważniejszego, najmocniejszego daje się na początek, a drugie takie w kolejności na koniec. Więc sami rozumiecie, że gdyby tak nagle zabrakło miejsca
trzeba było skrócić tekst i w reportażu byśmy zabrali ostatni na przykład mini rozdział albo ostatnie dwa akapity, no to wtedy tekst przestaje mieć sens albo jest jakiś niedokończony, albo w ogóle nie wiemy, o co chodziło autorowi. I teraz przeczytam wam króciutki tekścik i powiedzcie mi, co to jest waszym zdaniem. Mamy do wyboru, wiadomo, tylko albo czy to jest reportaż, albo czy waszym zdaniem to jest news. Do Sądu Okręgowego w Lublinie wpłynął właśnie akt oskarżenia przeciwko Bartłomiejowi B. spod Chełma. 23-latek wkrótce zasiądzie na sądowej ławie, ponieważ oskarżony został o gwałty na swojej 13-letniej siostrze. No jasne, że news. Wszystko wiemy od początku. Czasem oczywiście z takiego newsa bierze się reportaż, jeżeli się okazuje, że coś jest intrygującego, nietuzinkowego w tej sprawie i to za chwilę się przekonacie. Słuchajcie, w związku z tym, że na pewno nie przeprowadzimy w tej sytuacji warsztatów pisania reportażu, to chciałam wam przeczytać może na początek jeden. Ja przynajmniej jako czytelniczka mam tak, że jak przeglądam gazety albo właśnie portale internetowe i nawet na początku jakiś temat wydaje mi się kompletnie mnie nie dotyczyć, w związku z tym stwierdzam w ułamku sekundy, że to mnie nie interesuje, ale na przykład dam szansę autorowi i przeczytam tam pierwszy akapit, to nagle wraz z czytaniem kolejnych zaczynam łapać się na przynętę. I na przykład w temacie, który początkowo zupełnie ani mnie nie dotyczył, ani nie znam ludzi, ani się nie zetknęłam ze zjawiskiem, w miarę jak tam rozmówcy mówią albo pojawiają się jakieś argumenty, to zaczynam na przykład odczuwać emocje, denerwować się albo współczuć, albo w swojej głowie polemizować z wypowiedziami bohaterów. I teraz chciałabym wam przeczytać taki reportaż, który być może średnio was dotyczy. I proszę was, żebyście słuchając tego, mam dwa takie bardzo różne, żebyście też mogli zobaczyć, że jedno i drugie to jest reportaż, bo najłatwiej jest napisać, jak również najbardziej w ogóle, myślę, popularne i najczęstsze są reportaże takie, które opowiadają historie chwytające za serce. Rozumiecie? Spektakularne morderstwo albo znęcanie się nad dziećmi, gdzie mamy jakąś historię linearną od początku do końca. Niestety dzisiejsze czasy są takie, że coraz bardziej media, też gry komputerowe i tak dalej epatują, więc powoli się przyzwyczajamy do okrucieństwa. Natomiast bywają też reportaże, które, no, w których nie ma takiej historii, tylko staramy się zgłębić jakiś temat. I teraz właśnie zacznę od tego, a was tylko proszę, żebyście wczuli się w siebie. Ja będę to czytać i potem po zakończeniu po prostu porozmawiamy o tym, ale żebyście się wczuli, na jakim etapie temat was zaczyna interesować, jeżeli w ogóle, czy na przykład zaczynacie się wkurzać w pewnym momencie, już byście mieli ochotę popolemizować tam z bohaterem, czy w ogóle was to nie obchodzi, no zobaczymy po lekturze. Nie jest to bardzo długie. To jest taki reportaż, w którym dostałam za zadanie, albo wam nie powiem. Kojarzycie Briana Scotta? To jest taki, ponieważ on jest tutaj na głównym zdjęciu, to jest taki wieloletni dziennikarz, który prowadził programy w, nie wiem jak teraz, ale prowadził w radiu, w telewizji, był bardzo popularny. Więc on tutaj występuje, dlatego was pytam, bo być może nic wam nie powie jego nazwisko. W polskiej telewizji walka rasowa wciąż trwa, szczególnie w relacjach sportowych. Oglądam mecz i słyszę: czarnoskóry Anglik przy piłce. To co, komentujesz dla niewidomych? To dlaczego później nie mówisz biały przy piłce? Chyba jednak chodziło ci o to, że ten czarny nie jest na swoim miejscu, bo jak to, czarny Anglik? Tak emocjonuje się Brian Scott, dziennikarz. I teraz on mówi dalej. Albo oglądam olimpiadę i słyszę: nasz biegacz był pierwszym białym, który minął metę. No tak, ze 7 Kenijczykami. To powiedz, że był 8, a nie komentuj, jakby to był bieg rasowy i co prawda biały nic nie wygrał, ale u nas ma medal. Albo zapowiadają walkę Andrzeja Gołoty z Mike'em Tysonem.
Polski bokser, biała nadzieja przeciwko czarnej sile. To ty zmuszasz mnie, żebym modlił się za Tysonem, żeby przyłożył gołocie. Dyskwalifikujesz mnie jako kibica gołoty, bo mam się utożsamiać z bokserem według koloru skóry. Kiedyś powiedziałem nawet Włodkowi Szaranowiczowi, że to jest idiotyczne, wy traktujecie sport jak walkę rasową. Brian, ja sobie nie zdawałem z tego sprawy. Brian, to jak ciebie określić? Pytam ostrożnie. Murzyn? Ja mam wielki ubaw, jak ludzie w Polsce próbują znaleźć odpowiednie słowo. Szukają, wymyślają. Na przykład kilka lat temu na jakimś spotkaniu rozmawiałem z Waldemarem Pawlakiem. To jest sprzed paru lat nasz były premier, więc rozumiecie, powinien mieć jakieś obycie. Rozmawiałem z Waldemarem Pawlakiem, a ten ni stąd, ni zowąd mówi: znałem pana kolegę. Milczę, bo nie rozumiem. No, studiowaliśmy razem, brnie Pawlak. Od słowa do słowa i domyśliłem się, w czym rzecz. Premier Pawlak miał na roku jakiegoś czarnego kolegę. Tylko że ja wtedy jeszcze nawet nie mieszkałem w Polsce. Pytasz, jak mówić? Na pewno nie Murzyn. No a jak nie Murzyn, to kto? Murzyn, czarny czy czarnoskóry, każde z tych słów mnie obraża, bo nie dajesz mi szansy pokazać, jaki jestem. A ja po 27 latach w Polsce czuję się Polakiem. Wszystko, co mnie ukształtowało, wiąże się z Polską. Studia, pierwszy dom, żona, dzieci, język, którego używam więcej niż 12 godzin dziennie. I biorę odpowiedzialność za ten kraj. Czyli kim jesteś? Jestem Polakiem pochodzenia gujańskiego. Jestem dziennikarzem i nauczycielem. Od 11 lat prowadzę w telewizji program Etniczne Klimaty. Uczę też angielskiego w szkole. I jak ktoś na mój widok zaczyna recytować Murzynek Bambo w Afryce mieszka, to myślę sobie: człowieku, jak nic o mnie nie wiesz, to zapytaj. Ja nigdy nie byłem w Afryce. Mów normalnie, jak do każdego innego człowieka. Zacznij na przykład: dzień dobry, proszę pana, bo widzisz od razu, że jestem facet, skąd pan jest. A nie mów do mnie, jak kiedyś konduktor w pociągu: dzień dobry panie Murzynie, bilet do kontroli. I teraz w reportażu tekst, żeby dać czytelnikowi oddech, ma tak jak w powieściach, jak w książkach, takie podrozdziały. I każdy podrozdział ma zazwyczaj swój mikrotytuł. Jak słyszę Murzyn, to zwracam uwagę. No i teraz mamy właśnie następny rozdział. Pan też nie chce być Murzynem? Pytam posła Kiliona Muniamę. Pochodzi z Zambii, od 31 lat mieszka w Polsce. Murzyn kojarzy się ze złymi powiedzeniami typu 100 lat za Murzynami i jest obraźliwym określeniem. Oczywiście jak ktoś siedzi obok w restauracji i na mój widok rzuca Murzyn, to nie będę go prostować. Ale gdy ktoś mówi Murzyn w rozmowie ze mną, zwracam mu uwagę, proszę stosować inne słowo. Chodzi o poprawność polityczną czy o to, że jest panu przykro? Jak słyszę o sobie Murzyn, to czuję, że jestem niepotrzebny w tym towarzystwie. I następny rozdział. Seydou Zandiarra w 1984 roku przyjechał z Mali. To jest jedno z największych państw Afryki, takie w kształcie motyla, Afryki tej subsaharyjskiej, i jednocześnie na prawie 200 państw na świecie trzecie pod względem ubóstwa. Więc Seydou Zandiarra przyjechał z Mali do Warszawy studiować weterynarię na Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego. Wielu moich kolegów wyjechało z Polski przez to przezywanie i ataki fizycznie. A Dżulat, jeden z najlepszych studentów, odebrał dyplom, a następnego dnia oddał klucze do akademika i poleciał do Mali. Ja zostałem, bo oboje rodzice zmarli, jak byłem dzieckiem i nie miałem dokąd wracać. A ostrzegali mnie koledzy: uważaj, Polacy to źli ludzie. Ale to było kiedyś. Miałem dużo przykrości, jednak spotkałem takich Polaków, że nie wiem, czy u siebie miałbym lepiej. Teraz ludzie polecają mnie sobie nawzajem. Byłem u tego Murzyna, mówią. I kombinują. Skoro on wyleczył mojego psa, to co z tego, że Murzyn? I wie pani, nawet mi to słowo Murzyn przestało przeszkadzać. I mamy następny rozdział. Jeśli nie Murzyn, to kto? Czarny, czarnoskóry, ciemnoskóry, kolorowy, Afrykanin, Afroamerykanin, Afropolak? Szukam odpowiedzi w broszurze Jak mówić i pisać o Afryce. Pasjonaci z Fundacji Afryka Inaczej wydali ją, bo zauważyli, że mamy problem z nazywaniem osób o ciemnej skórze. Że nawet dziennikarze posługują się stereotypami.
Stworzyli więc ten krótki przewodnik i rozesłali do mediów. Nagmeldin Karamalla, poeta i tłumacz z Sudanu od 24 lat w Polsce, instruuje w broszurce: nie ma potrzeby łączyć ludzi z całego świata, urodzonych i wychowanych w różnych kulturach i religiach, w jedną grupę o nazwie Murzyn, tylko dlatego, że mają ciemną karnację. Lepiej jest określać ich poprzez miejsce, z którego pochodzą lub z którym się identyfikują. Zamiast Murzyn mówić Kongijczyk, Zambijczyk, Sudańczyk. Niestety dla wielu osób oznacza to wysiłek. Trzeba by podejść i zapytać konkretnego człowieka, skąd jest, aby dowiedzieć się w inny sposób. Czyż nie jest pan Murzynem? To tylko tytuł rozdziału z przewodnika dla mediów. Czy usłyszał pan to zdanie naprawdę? Prowokuje Nagmeldina Karamalle. Naprawdę. Robię kiedyś zakupy w sklepie, a tu dziecko na oko 7-letnie wykrzykuje na mój widok: o, Murzyn! I zaczyna do mnie mówić ty. Zwracam więc uwagę jego mamie, że synek nie powinien się tak do mnie odnosić. A ona na to: czyż nie jest pan Murzynem? A słowo czarny pana obraża? Pytam. Nie, jeśli już trzeba się odwołać do koloru skóry, to czarny jest w porządku, tak jak biały. I Afropolak mi się bardzo podoba, często używam. Jednak najważniejsza jest empatia. W broszurze Karamalla ujął to tak. Warto pamiętać, że oprócz naszych własnych przemyśleń i intencji jest jeszcze drugi człowiek wraz ze swoimi uczuciami, a on nie chce być określany w sposób, z którym się nie identyfikuje i który może mu uwłaczać. Nie wymienię tu, gdyż nie przystoi, powiedzonych opartych na obraźliwym użyciu słowa Murzyn. A ja wymienię. Te, które słyszę na ulicy, w tramwaju, w kolejce do kasy, na uczelni, w pracy, w telewizji. W dupie u Murzyna. 100 lat za Murzynami, mieć swojego Murzyna, nie chcę być Murzynem we własnym kraju. Pan kazać Murzyn zrobić, szyderstwo stosowane przez pracowników pewnej korporacji w Warszawie, zwykle wtedy, gdy szef zarzuca ich taką liczbą obowiązków, że nie są w stanie im podołać. W wielu słownikach polsko-angielskich oraz najpopularniejszym na świecie translatorze internetowym Google słowo Murzyn jest tłumaczone najczęściej jako nigger. Nigger z kolei jest przekładany z powrotem na polski jako czarnuch. W USA jego użycie jest karane. Jednak 81% Polaków uważa, że słowo Murzyn nie jest obraźliwe. I teraz następny rozdział. To już Murzyn nie mogę mówić? To ich obraża? Nie, to już przesada. Oburzają się. Student politologii, dziennikarz, były ambasador RP w kilku krajach Afryki i dwoje lekarzy. Zwariowali z tą poprawnością polityczną. Niedługo wszystkie słowa będą zakazane. Murzyn, cygan, może i Żyda zakażą, reaguje większość moich rozmówców. Komuś wymsknęło się. Jeszcze czego? Będą mi Murzyni dyktować, jak mam ich nazywać w moim własnym kraju. Tam dlatego taki ferment? Macie podobne przemyślenia? Dobra, pogadamy po lekturze. Takiego oporu się nie spodziewałam. Dlaczego tak trudno nam zrezygnować ze słowa Murzyn? Proszę o wyjaśnienie profesora Czesława Robotyckiego z Instytutu Etnologii i Antropologii UJ. Bo utrwaliło się w naszej świadomości. Przez wieki Europejczycy byli przekonani, że za cechami antropomorficznymi idą cechy psychiczne. Ale że co? Że pod czarną skórą kryje się mniejszy mózg? No do niedawna tak myślano. W XIX wieku ekspansja europejska osiągnęła apogeum i ludzie żyli w przekonaniu, że rasa biała jest najlepsza. Rasę czarną uważano za tę, która się Panu Bogu nie udała. Twierdzono, że czarni nigdy nie dorównają białym, bo dyspozycje psychiczne im na to nie pozwolą. Jeżeli giną, to trudno, i tak kiedyś wyginą. Dziś rozwój antropologii oraz genetyki nie pozostawia wątpliwości. Czynniki rasowe nie mają wpływu na intelekt. Głupców i leniów jest tyle samo wśród białych, co i wśród czarnych. Aha, nie uwierzy pani, ale w latach 60. przyjechał do nas student z Konga i jak niedaleko Krakowa robiliśmy badania w terenie, to cała wieś myślała, że to diabeł. Profesor Andrzej Chwalba, historyk z UJ, dorzuca. W XIX wieku w polskiej publicystyce słowo Murzyn oznaczało dziki. Dziś też zawiera silny ładunek pejoratywny, więc ja go nie używam. Zresztą nigdy nie odnoszę się do koloru skóry. Mówię Afrykanin, Kongijczyk. Na nasz widok ludzie też nie mówią o przyjechał biały z Polski, tylko mówią Polak. I kolejny rozdziałik.
Na billboardach widzę waszą margarynę z rysunkiem palmy i słońca. Do tego czarna główka z afro, a pod nią podpis do pieczenia i smażenia. Mówię w zakładach tłuszczowych Bielmar. Dlaczego reklamujecie palmę z murzynkiem? Widzieliście takie billboardy? Takie, ta margaryna jest sprzedawana w charakterystycznym takim złotku i po prostu grafika rodem z lat, nie wiem, 60. Murzynek, rozumiecie, z takim afro na głowie i jakimś kolczykiem chyba jeszcze. Naprawdę jak z jakiejś kreskówki o Koziołku Matołku. No w każdym razie uderzyłam do nich i zapytałam, dlaczego reklamujecie palmę z murzynkiem, a nie na przykład palmę z pedałkiem? Ale ten murzynek ma 20 lat, odpowiada Aleksander Szałajko, PR-owiec z Bielmaru. Palma powstała w PRL-u, więc to tłumaczę. Wtedy ministerstwo narzuciło odgórnie wszystkim zakładom tłuszczowym recepturę według tak zwanej normy. Bazą produktu był olej palmowy, stąd nazwa. W wolnej Polsce, kiedy zakłady sprywatyzowano i zaczęła się walka o konsumenta, naszą palmę postanowiliśmy wyróżnić wizerunkiem sympatycznego murzynka. Projektantka narysowała postać, która kojarzyła jej się z dzieciństwem, z murzynkiem bambotuwima, ale też z ciastem pieczonym przez mamę. U was w domu się piecze murzynka? I co? I klientom murzynek nie przeszkadza? Pytam. Nie. Dostaliśmy 2 krytyczne maile i 1 telefon z koła naukowego w Białymstoku. Nasi klienci to często mieszkańcy wsi i małych miast, głównie z południa kraju. Są tradycyjni i my też. Już kilka pokoleń wyrosło na naszej margarynie. Nazwa miała im się kojarzyć z dobrym ciastem i domową atmosferą. Zresztą nie miała nikogo obrażać i przez lata nie przeszkadzała. Dopiero teraz my, stara lokalna firma Bielska Białej, zareklamowaliśmy się na billboardach w całej Polsce i zrobiło się głośno. Ja wiem, że słowo murzyn przestaje być neutralne i że tworzenie nowego hasła reklamowego dla naszego produktu będzie wymagało przemyślenia. Ale ten wizerunek murzynka wyróżnia nas wśród innych margaryn. Bez niego stracimy klientów przywiązanych do nas od 20 lat. I teraz nowy rozdział, który być może was zaskoczył, bo mnie zaskoczył. Kolorowy może być? Pytam Eugeniusza Garberę, podróżnika, który odwiedził 142 kraje. Odpowiada mi wierszykiem, który znalazł w internecie. Drogi biały kolego, kiedy się rodzę, jestem czarny. Kiedy dorosnę, jestem czarny. Kiedy praży mnie słońce, jestem czarny. Kiedy jest mi zimno, jestem czarny. Kiedy jestem przerażony, jestem czarny. Kiedy jestem chory, jestem czarny. Kiedy umieram, jestem czarny. Ty, biały kolego, kiedy się rodzisz, jesteś różowy. Kiedy dorośniesz, jesteś biały. Kiedy praży cię słońce, jesteś czerwony. Kiedy jest ci zimno, jesteś fioletowy. Kiedy jesteś przerażony, jesteś zielony. Kiedy jesteś chory, jesteś żółty. Kiedy umierasz, jesteś szary. I tu, kurczit, masz czelność nazywać mnie kolorowym? Zauważyłem, że biały człowiek, jak widzi czarnego, to od razu myśli, że ten jest gorszy, dorzuca Garbera. Jak byłem w Tunezji, syn zachorował na ospę. W szpitalu przyszedł go zbadać czarny lekarz, a mój 13-letni syn do niego. Proszę pana, jakie pan skończył studia? Okazało się, że doktor uczył się w Tunisie i w Paryżu i szybko wyleczył Łukasza. W ten sposób syn nauczył się, że kolor skóry nie jest istotny. Tu tylko zwrócę waszą uwagę, że ten rozdziałik toczy się, wydawałoby się, w dobrym, światłym kierunku, ale potem dalej rozmawiam z bohaterem, w sensie z tym Eugeniuszem Barberą i po tym wszystkim, co powiedział, on mówi tak. No, czyli tam w ten sposób syn nauczył się, że kolor skóry nie jest istotny, dlatego ja nie używam słów murzyn, czarny czy kolorowy, bo uważam je za obraźliwe. Mówię bambo, bo dla mnie to słowo jest ciepłe i przyjazne. Więc w reportażu, jak jesteśmy autorami, to staramy się wykorzystywać takie nieoczekiwane zwroty. Tutaj sami rozumiecie, to nie jest reportaż, w którym rozgrywa się jakaś akcja, nie ma jakiejś tragedii i tak dalej. Raczej szukamy odpowiedzi na pytanie, jeśli nie murzyn, to kto? Czyli jak mówić na człowieka o ciemnym kolorze skóry w Polsce. Natomiast takie zabiegi, na to was uczulam w tej chwili, bo akurat jesteśmy w takim, przy takim fragmencie. No takie zabiegi naprawdę dobrze robią tekstowi. I już tutaj zmierzamy do końca. Zaraz mi opowiecie o swoich wrażeniach.
Dlaczego nie Murzyn? Przecież to dla Polaka słowo neutralne, mówi profesor Renata Przybylska, językoznawczyni z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Murzyn brzmi lepiej niż czarnoskóry? Pytam. Tak, słowo Murzyn pojawiło się w XIV wieku na określenie postaci z Biblii. Wzięło się z łacińskiego maurus, czyli osoba o ciemnej skórze z Afryki Północnej. Powstało po to, by opisywać, a nie by piętnować. Również dzisiaj w słownikach przy określeniu Murzyn nie ma informacji uwaga obraźliwe. No ale tyle negatywnych powiedzonek przykleiło się do tego słowa. Zaczynam wymieniać, tam pamiętacie, w dupie u Murzyna i tak dalej. No i sami zainteresowani proszą, żeby ich tak nie nazywać. Ale ciemnoskóry to już zupełnie sztuczny zabieg na języku, mówi ta pani profesor. Nie mówimy przecież białoskóry czy żółtoskóry. Afroamerykanin nie ma sensu w naszej rzeczywistości, bo chodzi o czarnego mieszkającego w Polsce. Afropolak? No to jest kalka ze słowa Amerykanin. Jest jeszcze słowo czarny, które wydaje mi się mniej neutralne niż Murzyn, bo podkreśla kolor skóry i różnicę, która z niego wynika. Poza tym czarny nie jest jednoznaczne, bo tak określamy też bruneta i złośliwie księdza. Mówi pani, że Murzyn komuś sprawia przykrość? No tak. Pytajmy tych, którzy są najważniejsi. Jeśli oni sobie nie życzą jakiegoś słowa, bo ich obraża, to ja z tego słowa zrezygnuję. I mamy ostatni rozdział. Jeśli nie Murzyn, to kto? Pytam sama siebie. Każdy ma inne zdanie. Kilian Muniama dopuszcza czarny, czarnoskóry, ciemnoskóry. Seydou Zandiarra akceptuje Afrykanin, Malijczyk, ale oba te słowa określają pochodzenie, a nie rasę. Brian Scott próbuje gierek słownych. Mówi, białego człowieka nikt nie widział, biała to jest kartka. Czarny jest węgiel, a ja jestem co najwyżej brązowy. A jeśli nie wiesz, to pytaj. Każdy odpowie, jakie słowo mu odpowiada. Natomiast wszyscy są zgodni. Jeśli to nie jest niezbędne, nie odnoś się do mojego koloru skóry. Nie mów Brian Scott, czarny dziennikarz, bo określasz go w sposób krzywdzący. Nawet jeśli nie masz nic złego na myśli i słowo wydaje ci się neutralne, to przyklejasz mu etykietę. To kiedy właściwie zasadne jest użycie na przykład słowa czarny? Kiedy mówię o apartheidzie w EPA, że czarni wystąpili przeciwko białym? Kiedy trzeba wytłumaczyć, bo małe dziecko wykrzykuje na ulicy z niekłamanym zaskoczeniem o Murzyn, że pan jest inny, ma ciemną skórę? Kiedy trzeba opisać zaginioną osobę? Kiedy chcemy się pochwalić, że jesteśmy coraz mniej ksenofobicznym społeczeństwem, bo mamy w Polsce już dwóch czarnych posłów w Sejmie, ale w innym kontekście już nie. Jak wiesz, że nazywam się Kilian Muniama, to mów do mnie po nazwisku, a nie jak Marek Suski do innych posłów o Johnie Godsonie, no i wasz Murzynek głosuje razem z wami. A przecież wie, jak nazywa się jego kolega. O mnie znajomi i wyborcy mówią, my nie widzimy jego koloru skóry, to nasz człowiek, tłumaczy poseł Muniama. Mój syn ma na imię Michael i chodzi do szkoły, w której uczę, opowiada Brian Scott. I widzę kiedyś taką sytuację. Po jego kolegę przyszła do szkoły babcia i na widok mojego syna krzyknęła: o, Kacper, masz w klasie Murzynka. Na co Kacper się obruszył. Babciu, jakiego Murzynka? Michael to Michael. No i słuchajcie, czy zapamiętaliście jakoś u siebie, nie wiem, w ciele, w głowie, w emocjach jakiś moment, który was tak trochę zaangażował w lekturę, że na przykład, o, co on tutaj za głupoty gada, zaraz bym mu odpowiedział. Albo wręcz odwrotnie, że o tym nie pomyślałem, a tutaj słusznie zauważył ktoś tam. Okej, zadałam mea culpa, zadałam pytanie zamknięte, czyli czy tak, czy nie. Nie zapytałam o szerszy kontekst. Jak macie jakieś wrażenia, uwagi, to śmiało mówcie, bo jestem bardzo ciekawa, bo rozumiecie, starsze pokolenia, które się wychowywały w Polsce, która, no wiemy, jest homogeniczna, w sensie dominują u nas biali ludzie, wychowani w tradycji katolickiej i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzeczywistość. Wy jesteście młodymi ludźmi. Podejrzewam, że jeździcie po świecie, byliście za granicą, może macie znajomych, którzy
wyglądają inaczej, zwyczajnie mówiąc są po prostu czarni. Może dla was jest oczywiste, bo jak oglądacie seriale na Netflixie, to tam już połowa bohaterów jest czarna. Więc bardzo jestem ciekawa, co was na przykład w tym reportażu, nie wiem, poruszyło, czy zwróciło waszą uwagę, albo w ogóle może nic, może pozostaliście obojętni i obmyślaliście listę zakupów na sobotę. Możecie mówić, nie musicie się zgłaszać. Aha. Wydaje mi się, nawet jeżeli małe dziecko czy cokolwiek inne powie na osobę, która ma inny kolor skóry ciemny, może to wydaje mi się, że nie robi tego w sposób obraźliwy, ale zostało to tak właśnie powiedziane, że robi używa tego słowa, żeby kogoś obrazić. A wydaje mi się, że to nie jest do końca to. Dobrze. To w takim razie trochę zmodyfikuję pytanie. Najpierw, czy po wysłuchaniu tego reportażu cokolwiek wam się zmieniło w podejściu do tego słowa, murzyn? Czy dokładnie takie same mieliście przed? Wszystko jedno, bo domyślam się, jak to w życiu, że część z was uważa, że spoko, murzyn jest całkiem neutralnym słowem, będę używać, a część z was już wcześniej myślała, że nie, przecież mamy 2020 rok, już się tak nie mówi, to jakaś pieśń przeszłości. Czy w trakcie lektury w jakiś sposób lekko zmodyfikowaliście albo mocno swoje podejście? Albo zdziwiło was, nie wiem, argumenty drugiej strony? Aha. Tak, bo tam jest wielu rozmówców i właściwie nie ma jakiejś takiej żadnej linii, co teraz mamy zrobić, jaka jest po prostu wytyczna na resztę życia i tak dalej. Zauważcie, jak wygląda ten ostatni akapit, czyli ten czarny dziennikarz Brian Scott od ćwierć wieku mieszkający w Polsce, jego dzieci już są zwyczajnie plakami, mają obywatelstwo, opowiada tę scenkę w szkole, czyli że ta babcia na widok jego syna mówi, o, tam masz w klasie murzynka, do swojego wnuka i ten wnuk odpowiada, babciu, jakiego murzynka, Michael to Michael. Więc jak zauważyliście, mam nadzieję, tak jak wcześniej mówiłam, to jest jakiś rodzaj puenty i domknięcie, a jednocześnie dziennikarz w reportażu, reporter, nie jest od tego, żeby, nie wiem, coś podsumowywać, narzucać, filozofować, mówić, no to od jutra teraz wszyscy mówimy tak albo tak. I to jest bardzo ważne w reportażu, że oprócz tego, że reportaż opowiada o wydarzeniach, albo w tym przypadku stara się zgłębić jakieś zjawisko, odpowiedzieć na jakieś pytanie, czasem fajnie, że zwyczajnie pobudzi do dyskusji. Nie wiem, może będziecie siedzieć właśnie ze znajomymi w piątek wieczorem i sobie przypomnicie, albo ktoś rzuci na przykład to słowo i zaczniecie dyskusję między sobą. Więc każda taka reakcja jest właściwie fajna i pożądana, bo reportaż ma dawać do myślenia, czasami oswaja lęki, poszerza horyzonty, uwrażliwia, zwraca uwagę na coś, o czym byśmy nie pomyśleli albo o czym myślimy w sposób stereotypowy, pokazuje, co jest pod powierzchnią i oczywiście w tej warstwie literackiej, czyli to, co widzimy, to, co jest ujęte w formę, no, ma być taki bardziej ambitny niż zwyczajny tekst newsowy, czyli że po prostu piszemy poprawnymi zdaniami, więc tutaj się stosuje przeróżne zabiegi. Mogą to być zabiegi literackie, ale nigdy nie zmieniamy faktów, rzeczywistości i tak dalej. Słuchajcie, to był dosyć trudny tekst w tym sensie, że on sam w sobie nie zawierał jakiejś porywającej historii. Ta historia nie niosła, tylko raczej pokazywała różne punkty widzenia, może jakoś uwrażliwiała, może właśnie dawam do myślenia, a może nie. A teraz chciałabym przeczytać inny tekst, który myślę, że dużo bardziej wciąga. Tutaj już się reporter niemalże nie pojawia, ale taka jest jedna z moich próśb, że jak będę czytała ten tekst, to spróbujcie zapamiętać właśnie, słyszycie, gdzie jest reporter, bo to akurat jest przede wszystkim w pierwszej osobie z punktu widzenia bohaterki napisane, ale nie będę spoilerować. No i tutaj informacja dla Państwa na streamingu, że ci, którzy brali udział w zajęciach przedwczoraj,
mogą już zrobić sobie przerwę, odejść do zajęć w podgrupach, zająć się swoimi sprawami, ponieważ ten tekst znają, ale Państwo zgromadzeni na sali teraz zagłębią się w swoje emocje. Słuchajcie, to jest tekst na pewno bardziej podnoszący ciśnienie, albo w każdym razie angażujący emocjonalnie, więc proszę Was, żebyście zapamiętali, w którym miejscu zaczynacie coś czuć. Właśnie wkurzenie, irytację, opór, złość, albo zadowolenie, albo zaczniecie zacierać ręce, albo rozumiecie, cokolwiek na poziomie emocjonalnym, jeżeli ten tekst Was wzbudzi, to spróbujcie zapamiętać, uchwycić ten moment i później mi powiecie po lekturze, w którym momencie to nastąpiło. I tak jak mówiłam, reportaż, my reporterzy, przynajmniej w polskiej tradycji reportażu literackiego, staramy się tak pisać, żeby zanęcić czytelnika, uwieść go od początku, czyli pierwsze zdanie, żeby było jakieś takie, wiecie, z fantazją błyskotliwe, powoli wciągać go w wir wydarzeń, jeżeli piszemy o jakiejś historii, a nie o zjawisku, tak jak tam jeśli nie Murzyn, to kto? I spróbujmy teraz, czy po pierwszym zdaniu zorientujemy się, o czym to jest. Gdy patrzę na jego zdjęcie, czuję ukłucie w sercu, bo podobny jest strasznie do moich chłopaków. Za mało jeszcze wiemy, prawda? Nie da się powiedzieć. Drugie zdanie. Wykapany nasz. Trzecie zdanie. Napisałam do niego list. Dostanie go, gdy będzie miał 18 lat. Macie jakiś pomysł? To czwarte zdanie. Napisałam, że jest nas dużo, że miałby tu trudne dzieciństwo. Mówcie, mówcie, śmiało. Nie rozumiem tej nieśmiałości. Mówicie zupełnie trawne rzeczy, ale tak z pewną taką nieśmiałością. Mówię wam, nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Tu chodzi o coś w rodzaju skojarzeń, burzy mózgów. Nie oceniamy się za to. I następne zdanie. Nie ma łazienki, dom, ruina, grzyb i brud. Ktoś to powie na głos? Tak. No tak, no możemy wnioskować z tych paru zdań. Już coś wiemy. Po pierwszym nic, po drugim niespecjalnie, po trzecim coś nam zaczyna kiełkować. A skoro ona pisze, że no dostanie, gdy będzie miał 18 lat, to na pewno chodzi o kogoś w młodym wieku, pewnie dziecko. Potem wiemy, że no miałby tu trudne dzieciństwo, więc nie ma go z nami, więc prawdopodobnie oddano go, jest gdzieś indziej. No dobrze, w każdym razie sami widzicie, że nie ma tutaj jasno powiedziane w pierwszym zdaniu, o czym to będzie, tylko reporter powoli wprowadza w temat i to mówiąc językiem bohaterki. To jeszcze raz i teraz już postarajcie się wsłuchać i tam w swoje emocje również. Gdy patrzę na jego zdjęcie, czuję ukłucie w sercu, bo podobny jest strasznie do moich chłopaków. Wykapany nasz. Napisałam do niego list, dostanie go, gdy będzie miał 18 lat. Napisałam, że jest nas dużo, że miałby tu trudne dzieciństwo. Nie ma łazienki, dom, ruina, grzyb i brud. Napisałam jeszcze, że go kochałam i nie chciałam go oddać, ale musiałam. W internecie wchodziłam na takie różne strony o adopcji ze wskazaniem. I tak trafiłam na Monikę i Marka, nauczycielka i urzędnik, ludzie usytuowani. Napisałam do nich na pocztę, mieliśmy wtedy laptop Lenovo za stypendium socjalne z gminy, ale chłopaki nadepnęli na niego, jak leżał na podłodze i przestał działać. Ale zdążyłam wysłać im numer, Monika zadzwoniła. Pieniążków nie dali, tylko jak szłam do lekarza. Zabrali mi go zaraz po porodzie, bym nie mogła się przyzwyczaić. Widzę, jak dorasta. Monika wysyła mi zdjęcia, jesteśmy znajomymi na Facebooku, oglądam synka. Teraz mamy komputer z innowacyjnej gospodarki, dostaliśmy z gminy. Widać po zdjęciach, że Tomeczkowi nic nie brakuje. Moje dzieci nie mają tyle zabawek, co on.
na przykład nie dostają wielkiego traktorka na akumulator, co on dostał na 3 urodziny. Wiem, że zrobiłam dobrze, oddając go. Do 4 miesiąca brzucha nie było widać i miałam okres przez cały czas. Także ta ciąża to był szok. A mąż? Znowu? Ja mu na to, że sama sobie nie zrobiłam. Niby w żartach mówi, że mam kochanka w mieście, stąd tyle dzieci. Ale czasami mam wrażenie, że naprawdę tak uważa. Uważa też, że żona jest od tego, żeby sprzątać, prać i dawać, można sobie wyobrazić czego. Nie powiem, żeby to były gwałty, raczej takie zmuszanie do seksu. Mówił, że to małżeńskie przywileje. I teraz kolejny rozdział. Po pierwszym dziecku skończyły się truskawki. Jak on się o mnie starał. Miałam 19 lat, uczyłam się w Lublinie w zawodówce na kierunku kasjer-sprzedawca. Koleżanka mnie zaprosiła do siebie, pojechałam i akurat przyszedł on zagadać, czy na dyskotekę będzie szła. I tak to się zaczęło. Głupota młodzieńcza, jak to się mówi. Wieś mi nie przeszkadzała, jeździłam do babci pomagać w żniwa. Przy nim czułam, że mogę mieć wszystko. Robił w polu, a potem przyjeżdżał do mnie pod szkołę. Jak miałam zachciankę, proszę bardzo, truskawki w okresie zimowym potrafił mi znaleźć. Kupował na targu te zagraniczne. W smaku paskudne. Ale dla mnie wtedy to nie miało znaczenia. Czułam się ważna. I zaczęło się życie. I teraz następny rozdział. Gdzieś po 5 dziecku oziębiło się zupełnie. Zdążyłam się przyzwyczaić. Córka jest w szpitalu, ma chory kręgosłup. Założyli jej gorset, na zabiegi jeździ. Miałam ją odwiedzić wczoraj. Chciałam, żeby mąż dał choć parę złotych, a to na picie dla niej, a to na coś słodkiego. U niego nie ma słowa daj. Trzeba mówić pożycz. Ale nie pożyczył, nie pojechałam. Syn na szczęście wziął zaliczkę z pracy, pojadę jutro. Bo u nas jest taki tryb, że skoro mąż zarabia, to są jego pieniądze. Mąż trzyma świnie. Obecnie ma ich 32, z czego 3 maciory. W zimie jeździ do lasu na miotły. Tnie gałązki z brzuzek, a potem robi z tego miotłę. Jedna sztuka złoty 80, dziennie nawet 100 można zarobić. Po wsiach taki facet je skupuje. Mąż zawsze ma przy sobie 2000. Trzyma je w portfelu w kieszeni na piersi. 2 lata temu zgubił ten portfel w lesie. Siedział w kuchni i pił nalewkę z gwinta. Przeraziłam się. Co się stało? Daj mi spokój, nie rusz mnie, odpowiedział. Portfel zgubiłem. Bardzo rzadko się upija, wtedy mu się zdarzyło. Na drugi dzień chłopaki zamiast do szkoły pojechali do lasu szukać portfela. Nigdy wcześniej nie widziałam, żeby coś go tak ruszyło. Teraz był ślub syna, można powiedzieć, że sama go sfinansowałam, wzięłam kredyt w Bocianie. Będę go spłacała. Mąż pożyczył synowi na wódkę. On uważa, że utrzymanie domu to moja sprawa. Dokłada na święta na przykład, kiedy chce, żeby mu bałagan, czyli taką sałatkę warzywną zrobić. Ale poza tym to prawie nic. Chodzę do opieki. Lepiej zaświecić oczami niż żyć w nędzy i liczyć na męża. Biorę rodzinne, czasem zasiłek celowy, zapomogę. Jest tego jakieś 3000. Są tacy sąsiedzi, co myślą, że jak dzieci dużo, to i zasiłek duży, więc powodzi nam się nie wiadomo jak. A tu codziennie trzeba kupić 8 bochenków chleba, kilogram mortadeli czy innej wędliny, parówek, żeby się każdy najadł, 2 kilo, tylko na obiad 4 kilo kartofli trzeba obrać. Ubrania kupuję w Ciucholandzie. Żyje się z dnia na dzień. Z mężem już się nawet nie kłócimy, wystarczy złe słowo i kilka dni milczenia. Starsze dzieci mnie wspierają. On w tej rodzinie jest sam. I następny rozdział. Gdzieś przy 10 dziecku zaczęłam się czuć jak jedna z jego macior. Rozmnaża je, rozmnaża i mnie. Chlew stoi na podwórku, dom też jak chlew. Wodę dopiero w tamtym roku doprowadziliśmy. Wcześniej trzeba było z zewnątrz przynosić. Po co woda? Dziwił się. Łazienka jest wylana, ale na razie nic tam nie ma. Starszy syn, mówi, to jest w nawiasie. Teraz po wypłacie mam zamiar kupić płytki, bo ulubione wyrażenie ojca to z czasem, więc sam pan rozumie.
A przy okazji tylko informacja, że autorem tego reportażu jest wasz znakomity z Lublina pochodzący Paweł Piotr Reszka, który teraz wydał książkę Płuczki, nominowaną do wszystkich możliwych nagród, w tym również Nike, chyba najbardziej prestiżowa w Polsce. I znajduje się w finale na tak zwanej shortliście, więc naprawdę możecie być dumni. A Paweł jest znakomitym autorem i zdecydowałam się właśnie na jego tekst. Więc chodzi mi tylko o taką techniczną uwagę, że jak słyszycie tutaj, że bohater się zwraca pan, no to dlatego, że reporterem, który rozmawia z tymi wszystkimi ludźmi tutaj, których wypowiedzi słyszycie, jest właśnie Paweł Reszka. Dobrze, tu jesteśmy. Bo ulubione wyrażenie ojca to z czasem, więc sam pan rozumie. I teraz wracamy do narracji tej kobiety. Do tej pory prałam na dworze, tam pralka była ustawiona, a zimą wnosiło się ją do sieni. Płukałam w zimnej wodzie. Teraz kupiłam używaną, stoi w kuchni. Dla niego problemem jest, gdy dwa razy dziennie się pierze. No gdzież tyle wody pójdzie? Powiedział panu, że telewizor nowy jest? A, to też z wypłaty syna. Jego zajmuje, żeby kupić nową klatkę dla świni albo coś do traktora. No, taki charakter ma po prostu. Troje dzieci jest nieoszczonych. 100 zł to kosztuje, to ja już wolę na jedzenie dać. Był taki ksiądz w sąsiedniej parafii, wszystkich chrzcił i to za darmo, ale poszła złośliwa plotka, że on to by nawet psa i kota ochrzcił i już tego nie robi. W tamtym roku już miałam ich ochrzcić, ale że poszłam do szpitala ze sobą na nerki, więc jednak nie miałam jak. I następny rozdział. Gdzieś po 12 dziecku zaczęły się problemy z pomocą społeczną. Że Jarek nie chodzi do szkoły, dostał kuratora. Panie z opieki miały pretensje też, że nie sprzątam. Ale pan zobaczy, jak wygląda dzień męża. Teraz w domu została 10 dzieci. Wstajemy o 5. On ma tak. Dać świniom, przyjść na śniadanie i pójść do roboty. A ja mam tak. Rozpalić, nagrzać wody w tym dużym garnku do mycia, umyć młodsze dzieci, ubrać, dać śniadanie, naszykować do szkoły, autobus jest o 6:50. Wtedy mogę myśleć, żeby coś sprzątnąć i zacząć obiad. A jak się miało jeszcze kiedyś brzuch cały czas, to jak to się mówi, szkoda gadać nawet. Jak mnie bolą nerki, bo mam kamienie, potrafię nie spać całą noc. Ostatnio na przykład przyniosłam kartofli z piwnicy i zaczęłam na zaś obierać. I kolejny rozdział. Oto nasza rodzina. Agnieszka, 24 lata, ma swoją rodzinę już po technikum hotelarskim. Miała wyjechać do Anglii do pracy w hotelu, ale zaszła w ciążę i została. Mąż do cieplenia robi, mają dwoje dzieci. Piotrek, 23 lata, pracuje w Ciesielce, wykształcenie podstawowe, mieszka u żony. Jarek, 21 lat, pracuje dorywczo przy Ciesielce, wykształcenie podstawowe. Ania, 20 lat, uczy się w technikum hotelarskim, zdaje maturę w tym roku. Z jej planami nie wiadomo jak jest, mieszka z chłopakiem, z którym chce stawiać kurnik, być może osiądzie na gospodarce. Kacper, 19 lat, skończył zawodówkę, mechanik, ale pracuje w wykończeniówkach, tynki. Lubi też dłubać w samochodach. Michał, 18 lat, uczy się w gimnazjum i wylewa posadzki. Wiąże z tym swoją przyszłość. Ola, 17 lat, gimnazjum, powtarza klasę przez ten szpital i chory kręgosłup. Jeszcze nie wie, co by chciał robić, ale chętnie próby na kucharkę. Kevin, 15 lat, gimnazjum, zawzięty gospodarz. Lubi robić wszystko związane z traktorem. Zna się na nim jak mu kto. A na pomysł imienia wpadł mąż, bo wtedy akurat leciał w telewizji Tańczący z wilkami z Kevinem Costnerem w roli głównej. Chodziło o imię takie właśnie nieoklepane. Mateusz, 11 lat, podstawówka. Jak dorośnie, chciałby jeździć traktorami. Zdolny mechanik, rower sam rozbierze i naprawi. Krzyś, 9 lat, podstawówka. Lubi traktory, szybko liczy, mówi, że chce być rolnikiem. Jak, 8 lat, podstawówka, uczy się nieźle, uwielbia klocki. Karol, 7 lat, podstawówka, ładnie maluje kolorowanki. Natalia, 6 lat, podstawówka, ma dobrą pamięć, puzzle z 50 elementów w 5 minut. Tomek, 3 lata, na dnie urodziny dostał w mojej rodzinie jest dobrze. Wszystko ocenia jest nożej. Może to powinno, mężczyzna to tardziła, ale tego nie, jak co jest, to zawsze nie. Mam to się uciec. I teraz są urzędniczki i słowa, mamy tu uszczony chłopak i teraz nie widzę tego, on wypowiedzi myśli, różnych osób nie ma w sam. Urzędniczki społecznej. Dajmy, że naturę ona klarowy by kupała, mąż mówi, tylko mu interesuje.
ma za wypowiedź. On zadbał, bo obcy nie robi. Wiesz, co się trafi, daje na rodzinę, że ogranicz zdarzy trafi. Dogadaj się, kolejna. Prawda, może być wychowawcze, mało rozmawia z dziećmi, ale może po prostu ma takie starodawne podejście. I na zamiennik. Katechyna przez nią kupę nieprzyjemności, że te dzieci były nieochrone. A potem to już nawet ksiądz już bez pieniędzy ochrzy. I następ. Dzieci nie myją i będą spać. I kolejna. Dla niej moc społeczna to sposób na życie. Asystent rodzinny kazał jej zacząć malować ściany w izbie, chociaż po kawałku to pomalowała kawałek. Czego mężowi nie? A, to już trzeba asysta spytać. I kolejna wypowiedź. Wodę im założyliśmy. Gospodarka komuna wzięła i zrobiła. Bo jeżeli tylko by liczyć na nią, to ona by nigdy tego nie zrobiła. I kolejna. Ona na to by rodziła i sprzedawała, ale nie może. Za to ostatnie na pewno wzięła duże pieniądze. I kolejna. Jedno dziecko przehandlowała, a dwoje oddała. I teraz nowy rozdział. Po 11 dziecku zmieniłam pamięć. Zaszłam w ciążę zwykle. Męża nic nie obchodził. W szpitalu doktor powiedział, że mogę oddać. Oddałam. Wiedziałam, że jak ono zostanie w domu, będzie ciężko. Chłopczyk. A potem nagle znów zmieniłam w ciążę, znowu oddałam. Dziewczynka. Nawet ich nie wiedziałam, jak mają na imię. Wstydzę się tego. Znałam ich z pamięci. I w nawiasie jest napisane płacz. I teraz rozdział ważny jest na od. Czy dużo urodziło? Tamczo. W dużej linii zostało. Społeczna, ale to się dadzą. Ja tam nie chcę pogonić, bo będę. Ludzie, ja tu w wiosce żywię. To są się kiedyś jeden ciąg, też życzały kąt duszy. Ja każdy. Ja nikogo nic nie proszę. Jeszcze ludziom krzyżam. Jeden mówi, że drugi pięć, tak kasy mnie jest. A tyle są mi trzeba, jak mówią, że nic. Mam 30 lat. Święta bije się, nie wiem, kiełbas się nauczy, tylko robotu. Pan powiedział, że tu uważasz go? Nie, tam gadać. Przyszmy do końca. Rozdziali, że sam powiedział, słuchałam dość. To jest domek. To tylko zdjęcia. Co ty się już nie Francuzmem? 3 lata. Zawsze był tego zdania, że ja powinnam się zabezpieczać. Brałam kiedyś tabletki, zaczęłam po którymś dziecku, ale nie działały, organizm rozregulowany. Prezerwatyw nie używać, bo mówił, że to jest kawiczce. Bez strzyki, żeby nie zajść, że... ale przestał. Muszę go dość odpędzam. Stwierdził, że niby wody się na rzeczy gdzieś pieznaje niż mi. I przyjadł na twardo, że tam zresztą wie, zawsze to kające mnie, że nikt nie słyszą. Ale już nie zmusi mnie. Ostatni rozdział. Marzenie? Mam takie jedno. Pierwszy dzień wystawiam teraz nagody. Wymunuje się, że nie będę dał żywu. Czerwcu, ale którego nie. A ona tej rodzinie dostaje jeździ pomnik. Miał kupione do kolejne. Chciałam mnie. Zamówiłam mu. W czerwcu na urodzinie dostał perfumy Blue. Nie nawet nie zwrócił uwagi. On może się psiknąć wyżej przed weselem. Ostatni był dla mnie czuły, jak leżałam w talu na nerki. Jechał i zapieczuje. Dał mi buziaka. Pierwszy raz od 3 lat, bo wcześniej pocałował mnie na wesel córki. Choć to było takie trochę wymuszone, orkiestra grała grywki, że państwo młodzi całują, potem drużbowie i potem rodzice. Zrobiło mi się wtedy przyjemnie. Poczułam się kiedyś, byłam młoda, kupował mi truskawki. Kocham go cały czas, mimo wszystko. Ale to już jest kwestia przyzwyczajenia. Te uczucia, które były wcześniej, dalej są. Niestety, nie udało się ich zabić. Gdyby człowiek je zabił, inaczej by patrzył na życie. Lepiej może, zresztą nieważne. Sami słyszycie, te reportaże są zupełnie inne. Jedno to jest reportaż z tym, że który w was wzbudził więcej emocji i was wciągnął? No pewnie, że drugi. Tak, jest tam życie, opowiada główna bohatera, można sympatyzować. W którym momencie jakoś emocje w was się obudziły i jakie? Śmiało, śmiało, mówcie. Aha, tak, to jest charakterystyczne, jak pojawia się mąż po tym wszystkim, co najpierw usłyszeliśmy od niej i on tam mówi, tam ciężko. Ktoś w innym, wiecie, to jest tak, że każdy z was jest osobnym człowiekiem, autem, ma układ neurologiczny inaczej, więc wiadomo, że każdy z was inaczej zareagował w innym momencie, nie wiem, może się cieszyła, może się kurzyła, może ktoś przysnął, więc mów śmiało o tych wrażeniach. Czyli ciebie było bulwersujące oddan, że rodzice... Tak. No tak, dla rodziców myślę, że to jest jeden z najbardziej dylematów i tragedii również, kiedy dziecko umiera, bo kiedy trzeba je oddać na dobra. A ten rozdział z opieką nie, nic tam, nie słucham się ciśnienia. No tak, no, rodzice z opieki społecznej raczej powinni światli wyczuć i tak dalej, ale też w stanie to zrozumieć. W każdym razie, jak zauważyliście być może, w reportażu dramaturgię autor Paweł Piotr Rzesza zbudował tak, że nie opowiadał o kolei tam, pierwsze co urodziło się 16 sierpnia, i tak dalej, gdyby tego nie przeczytał. Gdybyście się taki tek i to było pisane tak jak okazać kurikulite, czyli rzesy w zamieszkości i dochodziliby się
wtapie do interesującego w życiu bohatera, po prostu każdy przysnął. Czyli, że rodził się wtedy, następnie podjął w przedszkolu innym tematem, następnie do podstawówki i tak dalej. To są kompletujące rzeczy. I tutaj Paweł wspaniale właśnie skomponował tekst, pokazują to najistotniejsze. Czyli mamy taką historię życia, jakiegoś konkretnego. My, dziennikarze, nazywamy główną, tam główne bohaterami, że góra jakoś spłonącego duchu albo odbiąc kobietę. To miasto całego, tylko tak jak z was, można sobie pozycować na planie sinusa, czyli że mam upadki, porażki, jakieś suktu, jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, a mają jakieś kłody, albo inne, albo inne, albo nie wiem, nie wiem, jeżeli mamy Sanchez, albo malu. W tarzu jest tak, że dziennikarz z materiał ma mnóstwo, ma całą notatek, albo w tym momencie 29 godzin rozmów, to muszę to wszystko przepuścić do swoją świata. Jedni są bardziej, inni mniej, inni mniej, szersze, inni węższe, jeszcze mniejszy, ale pasem ma większy net. I chcę się przechodzić do takiego aparatu, czyli mieli w głowie tam, chodzę za nazwę w temacie, co chcę powiedzieć, a nie po prostu się to, co wiemy, jak to Barbara Piewicz, że warto, że to pisze, idziemy i po prostu, no, bez pomysłu w ogóle. I na przykład, już mam miał, czyli tak zwany, zrobiony, to żeby z pomocą to robić konspekty, czyli kasę, że sobie, może na przykład robić przed jakimś prawem egzaminem i go... Jakimi fantazmami, bo dzięki temu mamy, organizujemy, lipa jest odpowiedzialna za każdym, ale za też sesji, nawet kolorowe pisaczki, różne inne, ale to jest istotne, albo jak sformułowania, to na pewno wydarzu, bo ładne gesty wstawiam, które tutaj zostawiam, to dalej wykonać. Czyli reportaż mamy postępnie taki, jasny na pewno, później wstrzemyślny, pewien akcji, i tak dalej, i na początek tła nawadania i poza czytelka właśnie w zawieszeniu, bo to jest stawunek, który opowiada o wydarzeniach, jakim właśnie polotem pisany, przynajmniej literacki, ale nieco was tego reportażu, ma tak zwana wardanu. Plus jeszcze coś uniwersalne. I tutaj nie za chwilę wcale więcej rozmawiać, ale myślę, że zobaczyć taką małą wiadomość w jakiejś lokalnej wiadomości z napływami, bo tak wygląda, był mu nie wiem, tam, opatruj, ściorga, to pewnie jest taka, że życia u was domu mówi, no bywa mi pisał, ale to mi to chodzi, albo nie mówię, albo nie wygląda, albo jakoś starszy i w bardziej takim empatym dorastał o dniu, to być może zakiełkowało jakąś tragedia i myśleli. A jak poszło, on ma właściwie tą jedną stronę, nagle mam nadzieję, że założyli się, tam jest cudzego bólu, jak bardzo reporter tłumaczy świat, jak uwrażliwia, jak pokazuje punkt widzenia, jak daje nam dostęp do cudzego życia, do którego byśmy nigdy nie mieli szansy dotrzeć, tylko byśmy pewnie zareagowali jakoś tak swoim stereotypowym myśleniem, taką najkrótszą ścieżką, żeby po prostu mózg się za bardzo nie zmęczył. W każdym razie, jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli... ochotę bardziej zgłębić temat, to na fanpage'u Radia Lublin są jeszcze cały czas dostępne, dosłownie sprzed 24 godzin, te warsztaty, cały materiał filmowy z wczoraj i z przedwczoraj. Jeżeli chcielibyście więcej posłuchać, wczoraj dużo mówiłam o tym, jak pisać, ale rozumiem, że to jest raczej dla ludzi bardzo zmotywowanych, zainteresowanych w ogóle procesem pisania, chociaż uwagi były... i takie mikroćwiczenia, bardzo powiedziałabym konstruktywne i nabyte doświadczeń i nie tylko tyczące się dziennikarzy, czy nie wiem, studentów dziennikarstwa, ale zaleczam wam przydatne również, jeżeli życie jakiegoś bloga albo nawet jakieś dłuższe posty na Instagramie, bo te wskazówki są dosyć uniwersalne i tam dużo takich pomysłowych rzeczy. Natomiast przedwczoraj, szerzej mówiliśmy o tym, czytałam ten jeden tekst Pawła Piotra Reszki. Polecam wam gorąco, bo słuchajcie, my reporterzy napotykamy najbardziej kuriozalne, ale też fascynujące, bolesne historie bohaterów na swojej drodze. Idziemy do nich, czasem na drugi koniec Polski, czasem na drugi koniec świata, takie kolegi pisał książkę jedną i drugi o Dominikę. A właściwie konkretnych zjawiskach tam. W każdym razie my powtarzamy, że rzeczywistość jest ciekawa niż fikcja, to znaczy autorzy wielkich powieści, czy tam jakieś opowiadanie się mocno natrudzić, żeby wymyślić coś tak porywającego, żeby ktoś to przeczytał, a jednocześnie, żeby było na tyle wygodne, że czytelnik nie popuka w czoło i nie wiedzi, no teraz to już na serio autorze. A my reporterzy opisywać wyłącznie to, co się wierzą naprawdę, nie możemy nic głupie zmyślić i tak dalej. Natomiast te historie, krótsze opisywane właśnie w czasopismach, które wam pokazałam, bywają fascynujące i bardzo otwierają głowy, a te w ogóle, które czasem na 300, na 150, jeżeli są dobrze napisane, to naprawdę warto na to poświęcić te czasu, bo no myślę, że po prostu otwierają głowę, to jest ważniejsze. Więc mam nadzieję, że odrobinę chciałam jakieś ziarenko, kiedyś sięgniecie jakąś lekturę, bądź książkę, bądź tekst, to może być online, nie na Onecie, czy jakimś innym, bo tak, koniecznie takim pewnym medium, to może się też na jakiś reportaż i coś dobrego wam się w życiu. Dziękuję wam bardzo serdecznie i wszystkiego dobrego.